A to jest mój filtr biologiczny. Tu jest skład wykonany z gąbki, peszli i sztucznej trawy. Wszystko jest napowietrzane przez pompkę powietrza. Oczywiście do filtra stosowałem też bakterie przy pierwszym uruchomieniu filtra. Należy posadzić bakterie. Zbiornik, w którym też są wkłady filtracyjne i pompa, która nam podaje wodę tą rurą. To jest rura 50 lokalizacyjna. Wszystko co znalazłem to można kupić w markecie budowlanym. Następnie woda przechodzi przez lampy UV, gdzie są zabijane niepożądane bakterie. I woda trafia przez rury, oczywiście napowietrzona. No samoczynnie też się napowietrza, ale do wspomagania mamy pompkę. Zastosowałem też matę grzejną od dekor firmy. Do tego sterowanie temperaturą wody. W tej chwili mamy 18 stopni temperaturę wody. Temperaturę w środku mamy 19 stopni. Ponieważ bakterie potrzebują troszeczkę ciepła, żeby się rozwinąć. Zasila to w tej chwili dwa baseny, które są pojemności 1200 litrów. Jak widać tutaj. To jest własnoręcznie wykonane z żywicy poliestrowej i maty szklanej. I oczywiście rura powrotna, która też to wszystko na powietrze. Wydajność filtrów to jest około 20 tysięcy litrów wody. To jest 20 kubików wody. No ale myślę, że przy dużej obsadzie ryb. Będzie mała obsada ryb, no to powinno pociągnąć troszeczkę więcej tych basenów. Na razie to tylko to budowla, nie będą tylko będziemy dochodzić do wszystkiego. Tu są kamienie, te worki filtracyjne, które wkłady filtracyjne, które przygotowałem, one są z gąbki, trawy i peszla. Do tego obciążam to kamieniami, akurat kamień taki jest wulkaniczny, kamień zarabia to w Gruzji i taki kamień znalazłem, że co to jest rzeczny kamień, on też oczywiście ma w sobie bakterie, dobrze już położyć kamień rzeczny do filtra, w którym są też bakterie. I to wszystko poobciążane. Ładnie nam później pracuje. Na tym się osadzają bakterie, na tych właśnie włoskach. Wszystko do czego może się czepić bakteria. Wszystko jest. Gąbka jest porowata. No i peszel, zwykły peszel. Nie ma nic lepszego. Materiał, który zastosowali. Tak wygląda filtr, tak w tej chwili pracuje i zaczynamy od bakterii. Jak nam się filtr rozwinie, zrobimy analizę wody i zaczniemy wylęk. Ale 50 W. Ewentualnie nie będę tutaj.